Cześć, 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 witam was wszystkich, tutaj Frodo, witajcie w kolejnym odcinku, a właściwie kolejnej serii na moim kanale, bo odcinek to ciężko powiedzieć, bo jadę po kolei, jak wiecie, rezydenty, zaraz po klasykach, 1, 2, 3, potem przeszliśmy sobie Resident Evil Zero i teraz sobie jadę te remake'i, tak, tych części klasyków, więc Resident Evil tam jakoś roboczo HD, tak, coś takiego, w każdym bądź razie remake jedyneczki. Co tu tutaj dużo mówić? Słuchajcie, no nie będę się powtarzać, jeżeli nie oglądaliście mojej serii z klasyki, no to zapraszam, bo to jest wszystko to samo, z tym, że no bardzo ładnie zrobione, tak można powiedzieć. Rozmawiałem ostatnio też właśnie z moją Deseo i powiedziała, że to jest część, że tak powinien być zrobiony właśnie remake jakiegoś takiego klasyka, że to jest no świetnie zrobiony remake. No to dobrze, no to bardzo się cieszę. Ja troszkę pamiętam z tego co z tej jedynki tamtą rezydencję. Tutaj będziemy mieć chyba też do wyboru dwie osoby, bo też o tym wspominała Deseo. I jeszcze tylko, wiecie co, wrócę do poprzednich waszych komentarzy z Resident Evil Zero. To był nasz ostatni... Tak, tak, tam reklamy, wiecie, bo ja muszę, prawda, tutaj telefonik uruchomić. Kogo my tutaj mamy? Mamy Bawiego, pozdrawiam. Że nie, tu się nie może przekonać do rezydentów, poziom tych zagadek mnie po prostu rozwala. No jest coś takiego, ale to są właśnie rezydenty. Ja też rozmawiałem o tym z moją Deseo, ona powiedziała, że no na tym właśnie to polega, że gdzieś jakiś tam przedmiot daleko znajdujemy i żeby go później przenieść gdzieś indziej. No to jest właśnie Resident Evil. Także pozdrawiam Bawi. Adrian tutaj, bo ja wspominałem właśnie w poprzednim, w Resident Evil Zero, wspominałem o tym, o scenariuszach, że ja w klasykach przeszedłem sobie tylko Jill. A tutaj można jeszcze też właśnie tym Chrisem, to wtedy, i żałuję, że jedynki nie przeszedłem Chrisem, bo tam była też ta Rebeka właśnie z Zero. I Adrian proponuje, żeby przejść tutaj remake Chrisem w takim razie. One się tam podobno nie różnią. A, bo to chyba szkoda czasu, żeby przechodzić oba. Zobaczymy, bo Desełko mi wspomniała, żeby lepiej jednak sobie przejść oba. Więc zobaczymy. Ale na pewno, jak już to oba, nie będę tutaj wymyślał. Lars 6, również pozdrawiam. Widzi tutaj u mnie The Walking Dead. The Life is Strange, bo o tym wspominałem, jest zupełnie inny klimat. Więc na pewno, ja też myślę, że mnie to wciągnie. Także pomyślę o tym The Walking Dead. Odkryłem twój kanał przypadkowo, szukając wideo solucji do pewnej części Tomb Raidera. Zostaję na stałe. Bardzo dziękuję, Lars. Bardzo mi miło, że zostaniesz tutaj i że znalazłeś coś fajnego na moim kanale dla siebie. Sebastian oczywiście pozdrawiam, również przez całą serię był ze mną. Mam nadzieję, że też będzie właśnie w tej części. Easy, więc zobaczymy, może tutaj damy normal, co? Troszkę się pomęczymy, bo rzeczywiście te bossy w easy, no to takie easy, naprawdę. Czekajcie, co tutaj jeszcze? Tak. Kobiety są w sumie fajnie, że będziesz teraz odgrywał remake'i. No właśnie, jedziemy z remake'ami. Pozdrawiam, dobrze. Beatę Becie też pozdrawiam i Dorotkę oczywiście pozdrawiam. Tak. To tyle. Więc gramy tak samo, jak graliśmy wcześniej, czyli co tydzień odcineczek, nie wiem w jaki dzień, ale wiecie, na bieżąco, jeżeli chodzi o komentarze wasze, więc śmiało piszcie. Co? The controls, boś, on, dobra, niech będzie. Alternatywy oryginalne, o co to chodzi? Display wide, original. Ciekawe, na czym to polega. Oryginalne, czy jaki czort? Nie, czekajcie, New Game. Resident Evil. Tam było napisane, czyli można jakiś ekran sobie zrobić, tak? 4:3. A weird. Video screen to jak ten. Dobra, akceptuję to. A, jest, mamy to. Dobra. Adrian, weźmiemy najpierw Jill, niech będzie, ale Chrisem też sobie przejdziemy. Ja wiem, że może nie strata czasu, nie wiem, zobaczymy. Jednak jakby te cutscenki, jakby nie patrzeć, są troszeczkę inne, nie? A przy Chrisie
spotkamy naszą Rebekę z Zero, więc ja bym bardzo chciał. Ale ja bardzo lubię Jill i ja bym chciał zobaczyć, jak tu się nią steruje. A, bo tutaj można takie stroje. Weźmy ten taki klasyczny, tak jak była też właśnie w tym jedyneczce. Nie będę tu wymyślał. Wow. Dobra, jedziemy kolejny Resident Evil. Tutaj, no... To będą podobne rzeczy, więc może mi jakoś lepiej to pójdzie. Tak. No, Bravo Team to Rebecca tam była, nie? Bizarre murder cases have recently occurred in Raccoon City. There are outlandish reports of families being attacked by a group of about 10 people. Victims were apparently beaten. The Bravo team was sent in to investigate. No. But we lost contact. No właśnie. Jest ich helikopter. Bravo team's helicopter was a derelict. Zupełnie inna cutscenka, bo tam to była taka, wiecie, w klasyku taki film, można powiedzieć. A, czyli jest ten pilot. We continued our search for the other members. Wesker. And it turned into a nightmare. Chris. Ten film w sumie też miał coś w sobie, powiem wam. Ten z klasyków. On taki trochę śmieszny był, ale mi się to podobało akurat. O, jest i Jill. No ładnie, ładnie. Tak, tego gościa też kojarzę. Joseph. Czy Joseph był w klasyku? Wiem, że Enrico był. Jeszcze jakiś był. Później. No, 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 to tyle po nim. Joseph. O, pieski go rozszarpały. Masakra. Co, będziemy teraz uciekać do tej rezydencji? Ja pierdziele. Się nie potknij, Boże. Brat, właśnie. Czy brat to był ten taki... Jakby był ten taki z shotgunem, wiecie, taki... O kurde, nie! A dobra, jest i Wesker. Bo tu się na coś przydał. O, o, jest ten właśnie. Jak on się kuźwa nazywał? Na też na Ben? Właśnie kojarzę tego gościa, tego takiego, on zawsze z shotgunem tam coś było. Ale tutaj, słuchajcie, nie mieliśmy do wyboru Easy i Normal? Czy albo mi się wydało... Captain Wesker, Barry! O, Barry, dobra. Barry, A, Chrisa nie wiemy, gdzie jest, dobra. Co to jest to miejsce? Nie całkiem twoje ordynarne miejsce, to jest pewnie. Hey, Wesker, where's Chris? Jill, no. You don't want to go back out there. But we've got to find... What was that? Chris? No. Jill, go and investigate. Jeszcze taka burza. Fajne, fajne to tak zrobione. Chris and I go back a long way. All right. You two go. I'll secure this area. No, no, no. Stay sharp. Dobrze, wiemy, że Wesker to taka szuja. Barry, okej. Wiem, że go lubiłem i pamiętam, że jakoś udało się uciec też w remake'u. Bo, matko, w klasyku. Tu jest jadalnia, nie? Z tym zegarem. Kojarzę to. No. Fajnie, fajnie, właśnie. O, widzę, jakiś ribbon mi tutaj świeci. Pokażcie, czy to jest...
A, czyli tak się znowu steruje. Matko. Ale taka jest bardzo czuła, powiem wam. Ja oczywiście klawiaturą, nie? Tutaj naparzam, żeby nie było. A pokażcie... Że tak spytam, którym klawiszem ja bym mógł tutaj strzelić ewentualnie. A, tu można tak, widzicie? O, dobra, to Q. Chryste, panie. Aha, dobra, inwentory jest. 15 naboi. Czemu ona nie może strzelać? Czyżby po prostu teraz nie może, czy jak? Ma więcej jakby... No wezmę ribony. 3 ribony. Tu można biec. Wiecie co? No jeszcze mnie tutaj martwi strzelanie. Czy ja po prostu teraz jeszcze nie mogę, czy jak? No a czemu miałbym nie ten... Tutaj ten ze... Jezus, powiem wam, że... O matko, sterowanie jakie czułe jest! Chryste panie! When the two have run each the other through the path to you, destiny will open. Dobra. O matko, z córką! I think you'd better take a look at this. What is it? Blood. Blood. Jill, see if you can find any other clues. I'll be examining this. Let's just hope it's not Christmas. Ładnie graficznie to wygląda, chociaż gra nie wiem z którego jest. Nie zerknąłem w sumie z tego wszystkiego. Możecie napisać, zawsze to taka ciekawostka, no nie? Aha, ja to zabieram, chociaż nie wiem, czy to jest mi w tej chwili potrzebne. From the Stars, Secret Select. Aha. Dobra. Bo to pamiętam, że to później trzeba było gdzieś tam podłożyć, no nie? Było coś takiego. Słuchajcie, nie wiem, o, powiem wam, że masakra jest z tym sterowaniem tu. Chryste, panie. A myszką mogę coś? Nie. To nie point and click, nie? Będzie mi trudno. To już mogę powiedzieć od razu. Aha, tu mogę zapisać. To może zróbmy to od razu, żeby nie było... Pierwszy trzaśniem zapis. Tak, tak. No, szybciutko jest zapis. Fajnie. Ale ładnie wygląda nasza bohaterka. Czy ja mógłbym coś na przykład controls? Move attack. No co ty gadasz, że ja myszką? Nie. No myszką! No dobra, o kurde, myszką. Toście narobili mi teraz. No bo tutaj ten koleś wyskoczy, to ja kojarzę, to jest taki też klasyk, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten film Rezydenta, że on tutaj będzie żar i to jest taki pierwszy zombie, jak można powiedzieć. Ale to będzie tu. Będzie cutscenka? Nie, to jest kultowa cutscenka, ona musi być. No oczywiście, że tak. Dobre, co? Wow. Ja pierdzielę. Nie mogę strzelić. No patrz! Zginę tu. Przy pierwszym dobrym trupie. Ja wam mówię, że to będzie fajne. Ja tu będę ginął jak sonka. Ale już widzę, że jest tak ciężko mi się steruje, że będzie jazda. Dobra. Będzie śmiesznie. Nie, bo ja muszę się troszkę odsunąć, a nie tak kuźwa stanął i radochę ma. Dobrze, że zapisałem. Ja pierdzielę. Dobra, jeszcze raz. Tylko tutaj ta myszka mi tu przeszkadza. Mogli już chociaż tak zrobić, żeby się pozbyć tego.
pominąć drzwiczek się nie da, dobra, niech będzie. A można na przykład tę cutscenkę też pominąć, bo już... Jezus. Wiecie co, no, jak kamera się zmienia i w tym momencie strzałki reagują zupełnie inaczej. Gdzieś już tak kiedyś było, już nie pamiętam gdzie, ale... Spieprzaj, dziadu. Ja muszę przyznać, że... Że trochę... W niego wpakowałem. Czy on coś zostawił? Nie, on nie ma raczej. Ale ten będzie miał. Pamiętam, że miał pod głową. O Jezu. Mogę coś ci od ciebie zabrać? Corpse command. Kenneth. Aha. No właśnie, co holding? Dobra, ma jakąś kasetę, słuchajcie. Jak to się stało, że on... Nie dał sobie rady z takim wolnym trupem, nie? Jednym. Better report back to Wesker. Aha, dobra. Czyli... Musimy powiedzieć, że Kenneth... Nie żyje. A do Barry'ego też? Czy Wesker po prostu nam spieprzył? Spieprzył, bo pamiętam, że on... Barry! What is it? Look out! It's a monster! No ale ja go zabiłem przecież. Let me take care of it. No to mogliśmy tak zrobić, żeby on to zabił. Chce się uciec szybko tymi drzwiami. Wtedy zaoszczędzilibyśmy naboje. A kurde. Dobra. Się jeszcze znajdzie naboi. Killed by this thing. Let's report this to Wesker. Ja pierdzielę. O, widzicie, jak się zmienia od razu kamera? W tym momencie strzałki działają zupełnie w innym kierunku. To jest po prostu hit. Co to było? Co on sobie poszedł? A Weskera oczywiście nie ma, nie? Tutaj był zawsze zapis, nie? W tym pomieszczeniu, w tym głównym holu. Jill, help me look for him. Let's not leave this hall. Good idea. Dobra, ale nie ten, nie opuszczajmy tego holu, tak? Tu było takie przejście, a tu można teraz zejść na dół? Ciekawe, czy się troszkę pozmieniało tu wszystko. A nie, tak można przejść dookoła, aha. Tu jest coś. Better find, finish searching the hall first. A co ja tutaj mam szukać, jak tutaj nie ma nic? Do góry mogę wejść? O matko. Mogę się tu rozejrzeć? Ja pierdzie. Drzwi, a drzwi, nie? Będzie gdzie chodzić. Dobra, ale tutaj nic nie ma. Znaczy są, ale rzeczy nie mogę tu po prostu na razie nigdzie chodzić, bo... Barry. No i? Any luck, Jill? No, nothing. What's going on around here? I can't figure it out. Same here. Chris, and now Wesker. There's not much we can do. We can search for him separately. I'll investigate the dining room again. Okay, then. I'll try the door on the other side. This mansion is gigantic. We Troszkę. Get lost. Let's start from the first floor. Okay. Pierwsze piętro, dobra. Oh, I almost forgot. Co masz dla mnie? It's a lockpick. O. You'd make better use of it. No tak, bo on jej dał. Mhm. Dobra, mamy wytrych. Thanks. I may need it. No, na pewno. Something happens. Let's meet up in this hall. Got it? Dobra. Okay. G
Czyli on poszedł tam, to ja pójdę w tę stronę teraz. Tylko teraz tak, tutaj pamiętam, że było... Mogę wejść chyba, nie? A nie, tutaj nie. Gdzieś było takie wejście... Bo tutaj chyba takie będą pieski chyba skakać z tego, pamiętam. Nie, jeszcze chyba nie. No halo. To się wystraszyłem, pamiętam, w klasyku. Ale ja już teraz wiem, więc tutaj mnie nic na razie nie zaskoczy. Tak, tutaj był ten posąg, ja muszę chyba przesunąć jakieś schodki. Co to było, pamiętacie to? To było coś, że takie jakieś coś tu trzeba było przesunąć i... Woman driving water, tam coś jest i tam mi coś błyszczy, ja pamiętam. Czy to była mapa, czy co? Czy co to było? Tylko nie widzę tych schodków tutaj do przesunięcia. Chyba, że można na tę półkę, poczekajcie, a mogę na tę półkę wejść? A, dobra, mogę na tę półkę wejść. No to dobrze, to źle zrobiłem, to... Zróbmy to inaczej, przesuńmy najpierw to w to... Nie. W tę stronę. Czyli z powrotem. Dobra. Gołębie mi gruchają, słyszycie? Zrobisz. Wiecie co, ale będę mieć problem ze sterowaniem. Nie, chyba to spieprzyłem, nie? Całkiem. Dobra, jeszcze raz. Dobra, wejdźmy najpierw może tu. Nie, spieprzyłem to na pewno. Jezu. To był, pamiętam, że był jeden koleś. A nie, nie ma. Co to jest? Sztylet. Dagger jakiś, no. Może będę wiedział, gdzie to. Co to z tym zrobić? Naprawdę nie ma już nic? A, no oczywiście, że tak. Już pamiętam to, że to był jeden pacjent. Jak ja niby mam to ominąć? Aha, na dagera tutaj. Jezu, no. Koniec, po mnie, tak? Wiecie co, bo... Nie mogę od tego uciec. O Jezus Maria. Bo te strzałki mi tutaj... O, widzicie? Ja pierdzielę! Jaka masakra! O, teraz w tą. Strzałka idzie w tą. Nie, to będzie trudne. Dobra. No, to będzie trudne. Jak dla mnie, nie wiem, no po prostu. Może rzeczywiście jakby ktoś tutaj... No ja to i tak spieprzyłem, więc spoko. Patrzcie, no nie może się przecisnąć, Jezu, naprawdę? Tą szafkę na pewno spieprzyłem. Bo to trzeba tak ładnie, wiecie, przesunąć do tego posążka. Tam pamiętam, że była mapa chyba, z tego co pamiętam. Jeszcze ona ranna jest, ja pierdzielę. Nie wiem, co to błyszczy.
No jak ja teraz mam to? To nie jednak? Nie tak? Tak. Mapa. No ja to pamiętam dobrze. Super. A... Dobra, to zamknięte. Jeszcze karetka. To jest w ogóle hit. Tutaj nie mogę, tak? Bo też trzeba potrzeba jakiegoś klucza. Ja pierdzielę. No idę prosto, a ona za chwilę, o wiecie, w drugą stronę idzie, no bo się już kamera zmieniła i strzałki nie działają już w tą stronę jak powinny. Ale hit w ogóle. A to nie jest dobry pomysł, żeby tam pójść. Chryste panie, kto to wymyślił? O matko. Dobra, idziemy jeszcze do Barego. No. A jest tu Barry? Nie ma go. No ja już to zabrałem. Katastrofa. Ja się z tego... Ja nie nauczę się tego, bo to się nie da nawet, słuchajcie. Ja pierdzielę. Tu jeszcze nas nie było, nie? Z tej strony. It's locked from the other side. It's locked. Dobra, następny jakiś klucz, bo potrzebujemy. Tu winda. Elevator. Doesn't look like you can access from this floor. Nie można nic. Ja pierdzielę. To trzeba... Patrzcie. I trzeba zmieniać automatycznie w drugą stronę strzałkę wtedy. It's locked. I emblem on sword. Jakiś sword. A jest sword. O, idę do góry i mam strzałkę do góry. No niby trzymam teraz, ale o, jak tylko zmienię to, to... Nie, niesamowite. Och, kurde. Ja nie umiem po prostu, słuchajcie, na padzie grać. Ja kompletnie, ja wiem, że to są może gry takie stworzone, są... napady. Ja się do tego nie nadaję, ja próbowałem, uwierzcie mi, i to nie dla mnie. No to tam nie mogę przejść, tu nie mogę przejść. To co, jeszcze góra nam została w takim razie, tak? Można by było... Nie ma żadnych roślinek, nie? Nic do leczenia. Co to jest? To są drzwi. Aha. Jezu, idą czy ja nie wiem? Ja zginę tu zaraz. Aha. To pograne. Pograłem. Pograłem. Bo mam naboi od cholery ciut. Nie wiem co mam robić. Ja nie umiem w to grać. Jak takie coś się dzieje, to ja nie umiem. Poczekajcie, inwentory. Gdzie to było? A to. Przecież ja tym nie zrobię. Absolutnie nie ma takiej opcji, żebym ja tutaj kozikiem, nie? Nawalał. W ogóle ciekawe, czy ja mam jakieś... Jaka to jest w ogóle wersja? W sensie, czy to jest jakiś... Na hardzie co ja gram? Kurwa, nie, na hardzie nie gram, ale jakiś normalu chyba, co? Mogę tu wejść? It's locked. A czekajcie, locked. Dobra, ale pytanie, czy ja mogę sobie to otworzyć lockpickiem? No chyba mogę, bo ja tak tutaj pieprzę, a
Wszystko pozamykane, a to przecież ja mogę tym lockpickiem to otwierać. Tu na przykład. Chodźcie, zobaczymy, bo tak z ciekawości. To jest tak, to jest to. I... gdzie ja mam tego lockpicka? A tu. No i... aha. Czyli nie da rady teraz? Czy ja po prostu źle tutaj... źle stoję? Nie. To może tu? Kurwa. Z tym sterowaniem to jakaś pomyłka. Ja tutaj będę ginął. O, w drugą stronę idzie. Ja idę w to, ona idzie w to. Teraz trzymam strzałkę. Jezus. Nie chcę tak, wiecie co, narzekać za bardzo na to wszystko. Ale no nie, nie potrafię inaczej. Aha, czyli to po prostu nie da rady, tak? Co ja mam na przykład tak zrobić? A, takie coś. No, 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 dziabaj, dziabaj. Już to widzę, jak nóż. Czyli nie otworzę tego normalnie lockpickiem, tylko tutaj, tak? To może, bo... może z automatu ona sama, nie? O, fajne to było. A to były jeszcze drzwi. Pamiętam, że tutaj taki właśnie... aha. Że właśnie był gościu, który miał... był balkon i tam kruki go zadziobały. I on miał shotguna, pamiętam. Michael może miał na imię? Pozamykane wszystko z drugiej strony. A, idzie, idzie. O, tu otwarte. Tylko co ja z tym kozikiem? Tak, teraz będziemy nad jadalnią i pamiętam, że to był taki posąg, który trzymał diamencik. Trzeba było go... trzeba było go zrzucić. O, o, tu mamy dagera. A, bo dagery są chyba po to, żeby można było je... te... o, jest! Posąg z diamentem. Jezu! Jak to... mhm. A jak ją dziabnąć na przykład? Jak go dziabać? Jezu, ja naprawdę nie umiem tym sterować. Jakie to głupie. O, przecież kuca. A bo to może on już nie żyje, dlatego, a ja tu chcę jeszcze dziabać. No i tych noży się pozbywam. Wiem, że właśnie był taki też czerwony, no nie? Tam później trzeba było to wtrynić gdzieś. Dobra, tu mamy podwójne drzwi. Idziemy tu? Tylko, że ona jest dziapnie... naprawdę? Dobra, słuchajcie, będę powoli kończyć. Ale to będzie zabawne. Ani leczenia, ani nie mam... nie wiem. Ani leczenia, słuchajcie, ani... naboi. Po prostu spłukał się totalnie na zombiaczkach. Jeszcze to takie cudowne sterowanie. Idę po ten diament oczywiście, no nie? Jakby tak się ktoś pytał. I od razu sobie zapiszę. Czekajcie, bo to... Chryste Panie. No. Tak, tak. Biorę to. I co, zapisuję, no nie? No bo co? Gdzie by to ewentualnie później móc się udać, słuchajcie? No nie będzie na tym samym. Bo co to tam? Nie ma znaczenia w sumie.
Wiele nie porobiliśmy, chociaż no, wiele nie porobiliśmy, co ja gadam. W sumie można by było zacząć od początku i nie wiem, przeoszczędzić trochę naboje albo coś, ale ja tym nożykiem to zaciula nie potrafię tym walczyć. No to co? No to tylko zostaje mi, słuchajcie, wszystko pozamykane, chyba że dacie mi jakieś dobre rady w następnym odcinek, wdrożymy to. Tutaj tylko jeszcze, tak? Tylko tu gdzieś mam się udać i... Tylko że on mnie tu atakuje, a nie umie tym nożykiem. No mogę spróbować teraz, ale... Ona jest na jedno dziabnięcie, tak coś czuję. Najwyżej po prostu... A, jeszcze żyga. O co to chodzi w tym? Jak to się po prostu... No, dziabać można, ale to ani... A jakiś uników, nie? Nie da rady. To, tylko jakby te noże były, no to tak. A tak to to... Takie dziabu to ja nie umiem, nie? I wiecie co? I wiecie co? I dlatego nie grałem Chrisem w pierwszej części. W sensie tym klasyku. Dlatego, bo mnie to przeraziło. Wiedziałem, że się po prostu będę męczyć i jakby cała przyjemność szlak trafił, nie? Więc ja sobie po prostu dałem spokój. Bo on tam zaczynał tak naprawdę od kozika i on nie miał broni. Dlatego ja sobie wziąłem tylko Jill i chciałem sobie tutaj tylko strzelać, no nie? A jakbyśmy tego gościa w ogóle ominęli? Jeszcze tylko spróbuję ominięcie, jeżeli to nie przejdzie, no to powodzenia w następnym odcinku. Umęczon podpońskim. Jezus Maria, jeszcze ta kamera. Spieprzaj. A, bo tu jest jeszcze jeden. A tu? Ja pierdzielę! Po co wy robicie tak? Przecież to jest katastrofa, to się nie da iść. Dobrze idę? Aha. Aha, tutaj trzeba coś wcisnąć. Jakąś strzałę. O. No zostaw mnie, już nie bądź taki. A jeszcze jeden idzie. Dobra. Ale jaja, co? Ginę po prostu jak stonka. Stonka, normalnie stonka. Dobrze, dziękuję wam za dzisiaj. Dajcie znać, bądźcie ze mną, po prostu wspierajcie mnie. Słyszymy się w następnym odcinku. Za dzisiaj dziękuję wam. Dajcie dobre rady, dajcie co tam ten, to wdrożymy w następny odcinek. Pozdrowienia i co. Trzymajcie się, cześć.